witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów odnośnie wzmacniacza sygnału sieci Wi-Fi firmy TP-Link, czyli tak zwane ekstendery. To już jest drugi film na moim kanale odnośnie tego wzmacniacza, czy ogólnie tego typu wzmacniaczy. To jest akurat wersja nowsza, bo jest wersja 7.0, na kanale jest wersja 2.0. A dlatego nagrywam ten film, ponieważ jest dużo pytań odnośnie nazwy sieci po stworzeniu tej ze wzmacniacza, czyli jak się będzie nazywać ta sieć, czy można ją zmienić, czy będzie się tak nazywać jak ta sieć z routera, czy będzie zdublowana po prostu, czy będzie miała inną nazwę. Jeśli będzie miała inną nazwę, to czy można zmienić na taką samą jak jest z routera. Można zmienić sieć jak najbardziej, pokażę dwa sposoby jak to zrobić, ale tak szczerze mówiąc ja używam taby innej nazwy, czyli z dopiskiem EXT, a dlatego po prostu, bo wiem jak jest zmieniona nazwa, czyli jak jest ten dopisek, wiem z której sieci telefon korzysta aktualnie, a jeśli jest ze wzmacniacza, czyli z tego ekstendera i z routera jedna nazwa sieci, po prostu nie widzimy tego, z której sieci telefon korzysta. Dla mnie jest to akurat minus, po prostu nie wiem, sygnał spadnie, jeśli będzie ta sama nazwa sieci, to sygnał spadnie przykładowo, bo się oddalimy od jednego zadanika i po prostu nie wiemy, czy jeszcze jesteśmy pod routerem, pod router podpięci, czy już przejął nasz telefon wzmacniacz. No dla mnie jest to troszkę nieczytelne, ja wolę korzystać z innej sieci. To by było tyle chyba, jeśli chodzi o wstęp. Podłączamy wzmacniacz pod gniazdo 230V i pierwszym sposobem, aby skonfigurować tą nazwę, jest podłączenie tego wzmacniacza kablem LAN. Wpinamy kabel, podłączamy urządzenie do sieci. A jeszcze jedno, po włączeniu tego urządzenia będziemy musieli w przeglądarce wpisać ten adres tplinkextender.net.net i podać później hasło, domyślnie jest bodajże admin. Ja już ten wzmacniacz mam skonfigurowany pod swoją sieć, także będę musiał wpisać sobie swoje hasło. Ale osoby, które będą pierwszy raz włączać u siebie w domu ten wzmacniacz po wyciągnięciu z pudełka, tam będzie domyślnie będzie admin, tak jak jest w każdym jednym routerze czy wzmacniaczu tej firmy czy innej. Dobra, ja wpinam urządzenie do sieci, przeniesiemy się teraz na pulpit i pokażę co dalej. Ok, jesteśmy teraz na pulpicie mojego komputera. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie podpięcia tego routera do komputera. Jeśli mamy dwa gniazda LAN na płycie głównej, to nie korzystamy z tego drugiego gniazda, tylko zalecane jest, żeby odłączyć sobie router od kabla sieciowego i podłączyć tym kablem wzmacniacz, po to, żeby łatwiej po prostu było nam wejść w ustawienia tego routera. Wpisujemy sobie, tak jak tam było z tyłu, na odwrocie tego wzmacniacza, adres, czyli tplinkextender.net. Wpisujemy hasło. Jak widzimy, jesteśmy już w ustawieniach tego wzmacniacza sieci. On akurat tutaj pokazuje stan internetu, że jest połączony, po prostu, bo wzmacniacz jest skonfigurowany z internetem. Gdyby to było pierwsze uruchomienie po wyciągnięciu z pudełka, tutaj by było po prostu, że jest niepołączony, trzeba by tą sieć skonfigurować. Wchodzimy sobie w sieć bezprzewodową. Tutaj jest nazwa sieci głównej z routera, to są ustawienia tabu z routera, a tutaj jest ustawienia sieci, tu są ustawienia sieci po skonfigurowaniu, czyli ze wzmacniacza. Jeśli zrobimy tak, usuniemy samą tą końcówkę, czyli EXT i podłogę, będzie taka sama nazwa sieci
jak w routerze, tak samo i wzmacniaczu. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe dla wszystkich. Wtedy będzie jedna nazwa sieci. Nie będziemy widzieć po prostu, czy jesteśmy podłączeni pod router, czy pod wzmacniacz. To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów pokażę przez aplikację, tylko że w aplikacji jest tak, że wzmacniacze dopiero od wersji 4.0 działają przez aplikację. Starsze wersje, czyli 1.0, 2.0 i 3.0, tam jeszcze chyba były jakieś pochodne 3.1, 3.2 bodajże i 2.1 i 2.2. Chyba były takie, ale pewien nie jestem. Jeśli się mylę, to nie możecie mnie poprawić w komentarzu, ale bodajże takie były. Starsze wersje nie mają możliwości konfiguracji przez aplikację, tylko od wersji 4.0. Dobra, ja sobie to anuluję, wyloguję się, żeby nie będę sobie mieszał w ustawieniach. I widzimy się zaraz na pulpicie telefonu. Ok, jesteśmy teraz na pulpicie telefonu. Włączamy sobie aplikację TTR, TP-Linka. Tutaj będą widoczne teraz dwa urządzenia, ponieważ możliwość konfiguracji ma jak i wzmacniacz, tak i router, który posiadam. Wchodzimy sobie w router, przepraszam, w extender. I tak jak widać, jest nazwa TP-Link, podłoga 44, podłoga 2,4 GHz. To jest oznaczenie podłoga i EXT dopisek. Klikamy na tą nazwę i tutaj usuwając te cztery znaki. Później klikamy zapisz. Zmiana ustawień spowoduje chwilową utratę połączenia z siecią, czyli po prostu wzmacniacz sygnału Wi-Fi uruchomi się ponownie. Ja nie będę tego robił, po prostu nie chcę sobie tego zmienić, tak jak mówiłem. Ja wolę korzystać z tego dopisku Extender, albo zresztą możemy pokazać. Ok, jak widać, zmieniła się nazwa bez dopisku EXT, czyli jest samo TP-Link, tak jak się nazywa sieć na routerze. Pokażę jeszcze, że mam tylko dwie sieci teraz. Jest 2,4 GHz i 5 GHz. Wyjdziemy z tego. Zmienimy jeszcze raz sobie nazwę, klikając tutaj na nazwę damy podłogę. Podłoga i dopisek drukowane EXT. Dajemy zapisz. OK. Musimy chwilkę poczekać teraz, aż wzmacniacz aby się uruchomił ponownie. Wchodzimy w ustawienia sieci. Wyłączamy sieć. A już nawet było, nie trzeba było włączyć, odświeżyło się z powrotem samo. Włączamy sieć Wi-Fi. I mam 2,4 GHz EXT, czyli sieć ze wzmacniacza i sieć 5 GHz. Teraz mam po prostu trzy sieci. I o to mi chodzi, ja wolę używać tego ustawienia. Dla mnie jest to po prostu czytelniejsze. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieć o co chodzi. Jeśli by i tak znalazł się ktoś, kto by miał jakieś wątpliwości, piszcie w komentarzach, pytajcie śmiało. Dzięki, trzymajcie się, do następnego, hej.